Cześć, tu Subsasen. Witam Cię w kolejnym wideoercie, który tym razem poświęcony jest wyrażeniom regularnym. Mam tutaj takie środowisko testowe, gdzie w tym miejscu wpisuję sobie analizowany ciąg, tutaj wzorzec, do którego jest on dopasowywany, no a tutaj mam wyrzucony wynik polecenia PragMatch. Z poprzednich odcinków wiesz, jak wyłapać takiego kota. Przypasuje nam on do wzorca z literkami od A do Z, powtórzonymi przynajmniej raz. Ok, ale co jeśli ten kot, jak każdy porządny kot, zacząłby się z dużej litery? Nie zostanie on wtedy znaleziony. Oczywiście można byłoby dodać tutaj kolejny przedział, który zawiera duże litery, ale powiedzmy, że nie zawsze nam to leży. W takim razie musimy skorzystać z modyfikatora i, który po prostu dopisujemy w tym miejscu, a sprawi on, że wielkość liter we wzorcu nie będzie brana pod uwagę, czyli że te małe literki we wzorcu załapią również duże literki w źródle. I w ten sposób możemy wyłapać nawet jakiegoś dziwnego kota. Pies również się temu podda. No ale co z koniem? Koń nie został złapany. Nie został złapany dlatego, że polska literka nie jest uwzględniana w tym przedziale. Jeśli chcielibyśmy powiedzieć, że każda litera ma się załapać do tego wyrażenia, musielibyśmy włączyć tryb UTF-8. Robimy to poprzez dodanie modyfikatora U. Teraz, zamiast tego przedziału, piszemy sobie coś takiego. Backslash P, nawiasy klamorowe i L, od letter. W ten sposób koń został wyłapany. Tutaj należy zwrócić uwagę na to, że wielkość liter podana w tym miejscu, czyli jako parametr Unicode Character Properties, nie jest zależna od modyfikatora i. Więc jeśli zamiast l byłoby l i małe l od lowercase, to ten koń nie zostałby wyłapany. I to jest nieważne, że tutaj jest to i. Oczywiście gdyby był z małych literek, załapałby się. Ale tak samo jak tutaj użylibyśmy uppercase, to zostałby złapany tylko wtedy, kiedy byłby z dużych. No dobra, ale co jeśli to byłby koń copyright? Ja tutaj wklepę z klawiatury znaczek copyright i oczywiście nie zostanie to teraz złapane. W takim przypadku musielibyśmy zrobić sobie ponownie przedział jakichś znaków, zbiór i dodać kolejny znak z UTF-8. Będzie to symbol. Duża literka S. Teraz koń ze znaczkiem copyright został złapany. Całą listę możliwych do wprowadzenia tutaj wartości można wygooglować właśnie pod hasłem Unicode Character Properties. Posprzątam teraz ten przykład, aby zająć się kolejnym zagadnieniem. Wracam tutaj do kota z małych literek. Zostaje on znaleziony. Ale co, jeśli tutaj byłyby jakieś inne rzeczy w różnych linijkach? Nie znajdzie go. Nie znajdzie go dlatego, że poszukiwania zakończyły się wraz ze znakiem nowej linii. Aby tak się nie działo, potrzebny jest modyfikator M. Sprawi on, że każda linijka zostanie przeszukana. Ale co w przypadku, gdybyśmy chcieli wyjąć sobie ten numer, to coś, co jest po nim, oraz tego kota. Potrzebowalibyśmy więc tutaj jakiś numer, jakąś liczbę. No i cokolwiek, dowolną ilość razy. Więc stosujemy wieloznacznik kropki powtórzonej bądź nie dowolną ilość razy. Jednak teraz jeszcze to nie zadziała. Nie zadziała to dlatego, że kropka domyślnie nie zbiera znaku nowej linii.
Aby go zbierała, potrzebny jest modyfikator S. Teraz dostaliśmy naszą liczbę, jakiekolwiek znaki, więc znak nowej linii, wykrzyknik, małpka, hash, znak nowej linii kolejny, no i kod. Ten wzorzec wygląda już na dosyć skomplikowany. Możemy więc użyć modyfikatora X, który sprawi, że białe znaki w nim nie będą w ogóle brane pod uwagę i rozbić go sobie na nowe linijki. Teraz mamy to trochę bardziej przejrzyście. Oczywiście dzięki ignorowaniu białych znaków działa on identycznie. Aby dodatkowo zwiększyć czytelność tego zapisu, możemy dodać tutaj komentarze poprzez poprzedzenie ich hashem. To będzie liczba, cokolwiek, no i literki. Jak widać, działanie nie zmieniło się, a zmieniła się za to czytelność. Popracujemy teraz na kocie z jakimś kodem. Powiedzmy, że 1, 2, 3. Wybieram więc kota, któremu towarzyszy jakiś kod. Zapiszę go jednak jako klasę znaków. W tym przypadku będą to liczby. Powtarza się ta liczba przynajmniej jeden raz. Wyciągnęło mi tego kota. Oczywiście, jeśli tutaj byłyby jakieś litery, to nie będą pasowały do wzorca. Potrzeba byłoby użyć tutaj klasy znaków alfa. A co, gdyby to był mieszaniec? Wtedy przypasuje nam on do takiego oto mieszanca znaków alfabetu i numerycznych. Niestety ciągle nie mamy podanego tego kodu w jakiś przystępny sposób. Gdybyśmy na przykład chcieli go odczytać dalej w PHP. Aby było to wygodnie możliwe, potrzebujemy stworzyć podwzorzec. W tym celu wkładamy interesującą nas część głównego wzorca w nawiasy. Jak widać, w wynikowej tablicy pojawił się kolejny element, który zawiera dokładnie ten fragment, jaki tutaj znajduje się między nawiasami. Aby jeszcze wygodniej można było go używać, możemy nadać mu nazwę, która będzie kluczem. W tym celu po pierwszym nawiasie wpisujemy znak zapytania P duże i pomiędzy znakami mniejszości i większości nazwy tego klucza. To będzie tajny kod. Teraz dostaliśmy w tablicy zmienną z kluczem tajny kod, która zawiera nasz kod. W tym przypadku wybieramy tylko kota. Powiedzmy, że chcielibyśmy jeszcze wybrać psa, ale już nic innego. Czyli przejść może tylko pies i kot. Co należy zrobić? Przyda nam się tutaj alternacja. Czyli wezmę sobie tutaj tego kota w kolejny podwzorzec i oddzielę go od psa. Teraz będziemy wybierać albo kota, albo psa. Kod nam się załapie i przy okazji dostaniemy go w kolejnym elemencie tablicy. Tak samo załapie nam się już pies. No ale chomik nie przejdzie. Wrócę do prawidłowego zwierzątka. Jak widać, działa to w porządku. Co jednak, jeśli nasz tajny kot dostałby kolejną maskotkę? Rozbiję to na nowe linijki dla czytelności. I w takim przypadku mógłbym dodać tutaj po prostu kolejny ten fragment.
Niestety teraz to wyłapie kod, ale nawet w przypadku, kiedy to będzie kot 1, 2, 3, pies. Załóżmy, że nie chcemy takich mieszanek i miałoby to zadziałać tylko wtedy, kiedy byłby to kot 1, 2, 3, kot albo pies 1, 2, 3, pies. Co należy zrobić? Możemy posłużyć się referencjami wstecznymi. Czyli piszemy backslash g i w nawiasach klamrowych podajemy minus oraz kolejność podwzorca, który ma zostać powtórzony. To byłby pierwszy, zwierzątko jest drugim, więc minus 2. Teraz złapało nam tego kota i jego kody. Jeśli tutaj byłby pies i tutaj też pies, to również to zadziała. Jednak już taka mieszanka jak pies, 1, 2, 3, kot nie będzie działała. Oczywiście to może wyglądać lepiej, bo jakby było bardzo dużo tych podwzorców, to liczenie, który jest którym i zmiana tej wartości przy każdej modyfikacji mogłaby być problematyczna. Więc możemy nazwać sobie to zwierzątko jako zwierzątko. Zwierzę, powiedzmy. I teraz tutaj zamiast kolejności wpisujemy nazwę tego podzbioru, który ma zostać powtórzony. Powtarzamy zwierzę. Jak widać, działa identycznie, ale jest bardziej przejrzysty w zapisie. Wyobraźmy sobie, że w tym miejscu potrzebujemy mieć naszego kota, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest on poprzedzony trzycyfrową liczbą. Po pierwsze, rezygnujemy z zastrzeżeń co do początku i końca stringa. Bierzemy sobie jakąś liczbę i naszego kota. W tym przypadku wybieramy po prostu kota. Teraz zostanie on znaleziony, ale nawet jeśli tutaj na przykład byłaby dwucyfrowa liczba, to i tak go wyciągnie. Ale powiedzmy, że może akceptować tylko przy trzycyfrowej liczbie, która znajduje się przed kotem. Musimy więc zastosować warunek, który powie, że przed tym kotem znajduje się liczba, która ma dokładnie 3 cyfry. Jak widać, teraz znalazło kota, ale jeśli zmniejszymy tą liczbę tak, że nie będzie spełniała tego warunku, kot nie zostanie znaleziony. Tutaj ważna sprawa. Przy konstruowaniu takich warunków to coś, co jest tutaj, musi mieć stałą długość, więc gwiazdka plus nie przejdą. Ok, ale powiedzmy, że możemy mieć jeszcze coś za kotem. No niech to będą tym razem znowu te trzy liczby. I w tym przypadku musimy sobie dopisać warunek wyglądający tak. Teraz znajdzie nam tego kota, ale już jeśli będzie to coś innego, to kot nie będzie pasował. Ale powiedzmy, że to jest jakiś bardzo grzeczny kot i może być tutaj jakakolwiek trzycyfrowa liczba, ale niech nie będzie to 666. Dopisujemy kolejny warunek. Tym razem znaczy on, że nie może wystąpić po kocie to, co będzie tutaj. Czyli 3 szóstki. Jest sobie kod, jest sobie jakaś liczba trzycyfrowa, ale ta liczba nie może być 3 szóstkami. Zobaczymy. Dla kota 1, 2, 3 wyciągnęło go, ale jak weźmiemy kota 6, 6, to nie znalazło go. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.